Cześć, z tej strony Michał, a w tym odcinku sobie przygotujemy razem masło klarowane ghee. Do przygotowania będzie potrzebne masło, oczywiście do masła klarowanego podstawa to jest dobrej jakości masło. I tutaj jedna uwaga, nie używajcie osełki, szkoda przepłacać. Osełka to jest tak naprawdę tylko forma, kształt masła, a nasze masło będziemy roztapiać, także szkoda przepłacać. Do przygotowania będzie potrzebne jeszcze sitko, najlepiej z dodatkową gazą, wtedy nasze masło klarowane się lepiej przefiltruje, garnek. I teraz może jeszcze opowiem, po co tak naprawdę klarować masło. Takie masło jak macie tutaj ma tylko 82% tłuszczu, reszta są cukry mleczne, białka mleczne i woda. I takie masło dość łatwo przypalić, także jak sobie robicie w domu na przykład jajeczniczkę, zostawicie ją zbyt długo, wam się masło może po prostu spalić. Tych dodatków się pozbędziemy, zostanie nam praktycznie sam tłuszcz, dzięki temu nasze masło będzie miało wysoką temperaturę palenia, będzie na nim się bardzo fajnie robić. Polecam szczególnie wszystkie mięsa i jajka na takim maśle klarowanym. Podstawa, niezbyt wysoka temperatura, ja sobie daję takie 30% mojego palnika, bo masło, jak wiecie, póki nie jest jeszcze sklarowane, łatwo je przypalić. Parę minut dajcie naszej kostce masła, żeby się roztopiła. Masło nam się roztopiło, zobaczcie sobie, tutaj zbierają się tak zwane szumowiny. To jest coś, co będziemy zbierać. Zbiera się jakby taka pianka i tą piankę będziemy zgarniać w jedno miejsce sobie łyżką. To jest coś, czego musimy się pozbyć w całości. Już powoli kończymy. Patrzcie, ile tej piany zebraliśmy. Na samym początku nasze masło było takie białe, kremowe, maślane. Aktualnie wygląda praktycznie jak taki olej słonecznikowy. Jest takie klarowne, być może dlatego się nazywa masło klarowane. Miseczka jakaś, sitko, gaza. Ja dałem sobie poczwórną warstwę. Jeszcze na wszelki wypadek sobie nasze masło klarowane przesadzimy przez tą gazę, a potem wystarczy je schować do lodówki. Jeżeli nie chcecie się z tym wszystkim męczyć, możecie kupić masło klarowane w sklepie, jednak pamiętajcie, nie każde masło klarowane powstaje w ten sposób. Większość masła klarowanego na rynku powstaje bezpośrednio ze śmietany, dlatego nie ma takiego maślanego, orzewachowego aromatu. Jeżeli chcecie masło klarowane przygotowane w taki sposób, mniej więcej jak na filmie, spróbujcie naszego masła na ekogram.pl. I oczywiście dla wszystkich będę miał dla Was, jak co odcinek, rozdanie. Piszcie w komentarzach, do czego używacie masła klarowanego, jakie są Wasze ulubione przepisy z masłem klarowanym, a ja wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon na takie półkilogramowe masło do naszego sklepu ekogram.pl. Dzięki, cześć!